Pani Teresa Krukowska. Pani profesor Andruszkiewicz. Nie ma Dariusza Macierowskiego. Tomasza Kaczyńskiego. Dojnikowską. I Helenę Bujnowską. Tomasz Kaczyński. Putra Bogdan. Adam Kotarski. Kotarski do tablicy. No. Ale jeszcze wszystkich nie ma. Bo pod ścianą. Córka Zdzisława Cieśnicki. Wiadomo. Zainteresowanie właśnie pani musi się pokazać tutaj na komisji. Może właśnie pani nam powie, że komisja potrafiła ocenić. Nie, to nie są moje zainteresowania. I kto to komisja? Młodzież. Kto to tak oryginalny? Ale kto jest cudowny? Gdzie ta komisja? Chwila czekania, proszę. Miejsca tutaj odliczmy. Nie. Chodźcie komisja tutaj. Podnieśliby to. Nie, no, zamy trzy. Chwila zgubna, tak. Bo dotąd nie wiedziałem, co to jest noc poślubna. Zawzięta na spokoju, nie dano dojść do słowa. A klucze, jak to klucze, zabrała nam teściowa. A żona, moja żona, w przepięknej swej urodzie zdejmuje sztuczne zęby do szklanki w zimnej wodzie. Zdejmuje swą perukę, a mi jak w mordę dano. Bo głowę miała łysą, jak mechudę kolano. Dziękuję. Prosimy przewodniczącego jury Mazurkiewicza Bogusława, ginekologa. Komisja po bardzo długim, po długiej naradzie postanowiła do ścisłego finału dopuścić 3 dziewczyny i 3 chłopaków. Trochę zrobiliśmy tutaj odstęp od regulaminu, jednakże konkurencja była tak duża, że w sumie 6 osób. I tak, jeśli chodzi o dziewczęta, to Janczewska Barbara. Hania Półtorak. Ogłoszone. Zosia Gudan. Jeśli chodzi o mężczyzn, Adam Kotarski, Józef Moros i Zenek Sobolewski. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za tej części. Nie płaczcie tylko, nie płaczcie. Ten złom numer dwa, który to? Ten, co ostatnio mówił. A ten, tak? Nie, no ten kołotek jest dobry, tam w składzie złomu, za niego dwa. Można by dostać trochę. Właśnie, oceniać będzie poklaskanie, czyli komisja razem z uczniami ocenia. I po kolei prosimy, naszą babcię ukochaną, bo tu się czai. Oceniają. Pana ginekologa na scenę. I teraz właśnie jest cały film. Słucham. Tak, uwaga, ogłaszam werdykt komisji sędziowskiej. I tak, komisja postanowiła w konkurencji pań przyznać ex aequo dwie pierwsze nagrody, czy dwa pierwsze miejsca, nie wiem, czy żeście jakieś nagrody przewidzieli. Taki sponsor to do kitów. Brak funduszy. Do dyrekcji. I tak, dwa pierwsze miejsca zajmują Sosia Gudan, nasza babcia, i Basia Jędrzewska. Sami żeście wybrali.
drugie miejsce Hania Półtorak. Brawa! To jest zaszczytne w całej szkole. Ginekolog wystraszył. Chyba tak. Nie brałem jeszcze na badania. A co, jeszcze nie badano? Kolejne poszły do pieniędzy. W konkurencji panów pierwsze miejsce, sądząc po długości oklasków, zajął Adam Kotarski. Drugie Zenon Sobolewski. Trzecie marynarz, Fryks Marine, Józek. Gratulujemy wszystkim. Budzień! Dziękujemy wszystkim. Może właśnie, że coś takiego nie powiecie ciekawego. Najprzystojniejsze. Dziękujemy bardzo, wszyscy na pewno, dziękujemy bardzo za to. Jesteśmy bardzo wdzięczni, tak? No, tak, szkoda, że nie ma żadnych nagród. I tutaj jeszcze jedno takie sprostowanie, no kolega mnie przedstawił, że jestem z miasta, ale to tak nie jest. I ja bym chciał tutaj zacytować naszego księdza wikarego z Raczek, księdza Kulesza, który mówi, to nic, ja też jestem ze wsi.